Często spotykam się z tym, że ktoś mówi, że nie, no ja to mam dobry sen, bo ja to zasypiam w chwilę. Co, twój samochód dobrze jeździ, bo odpala? Jakby no to, że zasypiasz szybko, to wielu ludzi tak ma i to jest kwestia czasami tak indywidualna, że można mieć świetny sen i zasypiać dopiero po jakimś dłuższym czasie. Pamiętaj, że jakość snu stanowi wiele czynników. Sen ma kilka różnych faz, w tym fazę głęboką, która dzieli się fazę REM i fazę NREM. Wszystkie fazy są potrzebne, ale są takie, które są deficytowe, w słabej jakości śnie i przede wszystkim są to właśnie fazy głębokie, więc pomijając, że sen musi mieć odpowiednią ilość, bo tutaj już się pojawiają problemy, bo są takie asy, które mówią, że a, bo tam jak jesteś młody, to i 4 godziny czasami wystarczy, a tak to i 6 wystarczy. Wszystkie szanujące się publikacje, badania jasno wskazują, że jeżeli nie ma chociaż tych 7,5 godziny, co wynika z cyklu 1,5-godzinnego, to nie masz co liczyć na to, że będziesz w przyszłości zdrowy. Wszystkie problemy metaboliczne, sercowo-naczyniowe, ogólnie cywilizacyjne, tudzież po prostu problemy neurodegeneracyjne, Alzheimer i tak dalej, to wszystko ciebie po prostu czeka. Śpi odpowiednią ilość godzin. Jeśli jesteś osobą trenującą i działającą dodatkowo umysłowo, tak na przykład jak ja, ja potrzebuję tych 8-9 godzin na 100%. Są dni, kiedy będę potrzebował nawet trochę więcej. Wiem, że nie zawsze się da, ale zapłacisz zdrowie. Jak polepszyć jeszcze jakość snu? Jest bardzo dużo czynników, które na to wpływają. Musi być odpowiednia temperatura, odpowiednio wcześniej wyciszony organizm, bez światła niebieskiego, bez mocnych bodźców świetlnych, dźwiękowych, emocjonalnych, aktywności fizycznej, to bieganie przed snem, spacer ewentualnie, ale nie bieganie. Odpowiednia temperatura w pokoju. To jest bardzo ważne, żeby było chłodno. Te 19-18 stopni przyjmuje się faktycznie w badaniach, że jest najbardziej efektywną temperaturą. Nawodnienie. Musisz być nawodniony przed zaśnięciem i musisz mieć butelkę przy sobie. Nic z tym dziwnego, że obudzisz się w nocy i się napijesz. Zadbaj o ten sen. Są różne suplementy, które to wzmacniają, różne techniki. Nie będę teraz tego mówił, bo tego jest za dużo. Pamiętaj, żeby nie ufać swojemu organizmowi. Nie ma czegoś takiego, że ale ja się przecież dobrze czuję po tych 6 godzinach. No dobrze się czujesz, bo taka akurat jesteś, czy taki akurat jesteś i się przyzwyczaiłeś, czy przyzwyczaiłaś. Ale to nie znaczy, że to przyniesie w przyszłości ci zdrowie. Twój organizm nie mówi ci, czego potrzebujesz.